13 kwietnia wspominamy świętego Marcina I, papieża i męczennika. Marcin pochodził z włoskiego miasta Todi w Umbrii. Był synem kapłana Fabrycjusza. Od młodości przebywał w Rzymie i należał do jego hierarchii duchownej. Wyświęcony na diakona, pełnił przez pewien czas funkcję apokryzjusza, czyli jakby notariusza papieskiego na dworze cesarza wschodniorzymskiego w Konstantynopolu. Po śmierci Teodora I w roku 649 został wybrany papieżem i konsekrowany bez zatwierdzenia cesarza. Otrzymał wówczas święcenia kapłańskie, a następnie sakrę biskupią. Konstanty II, dotknięty takim obrotem spraw, odmówił uznania Marcina I za prawowitego papieża. Marcin I pragnął wyraźnie określić stanowisko Kościoła Rzymskiego wobec monoteletów, którzy utrzymywali, że Pan Jezus posiadał tylko jedną wolę, Bożą, a nie miał woli ludzkiej. Zwołał więc, znów bez pytania cesarza, synod na Lateranie, w którym wzięło udział 105 biskupów łacińskich i 30 wschodnich z terenów, które zajęli Arabowie. W 20 anatemach potępiono tam uroczyście błędy monoteletów. Wydano równocześnie pismo wyjaśniające, jaka jest prawdziwa nauka katolicka. Dokumenty synodu zostały rozesłane do wszystkich biskupów i całego duchowieństwa chrześcijańskiego, a także do cesarza Konstantyna II. Cesarz poczytał to jako osobisty atak papieża na jego autorytet i zareagował bardzo gwałtownie. W roku 650 wysłał swojego przedstawiciela, Olimpiusza, egzarchę Rawenny, do Rzymu, by aresztował papieża, a biskupów zmusił do odwołania dekretów synodu. Olimpiusz, widząc jednak poparcie, jakim cieszy się papież, zbuntował się przeciw cesarzowi i ratował się ucieczką na Sycylię. Podanie głosi, że gdy Olimpiusz zamierzał w czasie mszy świętej osobiście dokonać na świętym Marcinie porwania, nagle oślepł. Konstanty II wysłał wówczas z wojskiem drugiego apokryzariusza w osobie Teodora Kalioppy. Aresztował on papieża Marcina 17 czerwca 653 roku i w bardzo ciężkiej, upokarzającej podróży zawiózł go na Naxos, gdzie chory papież spędził w nędzy cały rok. Następnie Marcin został wywieziony do Konstantynopola, gdzie stanął przed sądem senatu. Został oskarżony nie o obronę ortodoksji i potępienie typosu, edyktu Konstantyna II zakazującego dyskusji na temat liczby woli Chrystusa, ale o podżeganie do buntu egzarchy Olimpiusza, wzniecenie rozruch i bezprawne ogłoszenie się papieżem. Sąd cesarski skazał papieża na degradację ze wszystkich święceń duchownych i funkcji. Skazany na śmierć, został publicznie odarty z szat pontyfikalnych, zakuty w kajdany i poprowadzony przez miasto na miejsce kaźni. Za wstawiennictwem patriarchy Konstantynopola Pawła II karę śmierci zamieniono Marcinowi na dożywotnie zesłanie do Chersonezu na Krymie. Zdołał on stamtąd napisać list, w którym skarżył się, że nie ma nawet kawałka chleba, ale modli się, by na stolicy apostolskiej nie zasiadł heretyk monoteleta, narzucony przez cesarza. Z powodu nieludzkich warunków papież zmarł z biedy i udręczenia 13 kwietnia 655 roku. Pochowano go w miejscowym kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Jego grób stał się nawet celem pielgrzymek. Marcin I był ostatnim, którego Kościół wpisał do katalogu świętych, papieży i męczenników. W ikonografii święty Marcin ukazywany jest w papieskim stroju pontyfikalnym z księgą w dłoni. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święty Marcin, papież i męczennik, oparł się groźbą i przemocy. Spraw, abyśmy z nieugiętą stałością znosili wszystkie przeciwności ze strony świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.